Cześć, witajcie ponownie w Wiślackim Kąciku. Dawno mnie nie było, no ale też dużo innych obowiązków i tutaj chciałbym się z Wami dzisiaj przywitać. Niestety nie będzie to zbyt wesoła audycja. Chciałem ją w sumie zrobić wczoraj, ale doszedłem do wniosku, że by ochłonąć i na spokojnie się zastanowić, co dalej z naszą Wisełką. Jak wszyscy wiemy, przegraliśmy mecz z Radomiakiem 4 do 2. No i cóż, kończy się pewna era, kończy się 26 lat gry w Ekstraklasie. W przyszłym sezonie będziemy walczyli w pierwszej lidze. I tak chciałbym wyciągnąć jakieś wnioski, według mnie oczywiście, które na to wpłynęły. Uważam, że to nie tylko ten sezon, ale i poprzednie, w których byliśmy bądź co bądź słabo, bo 2019, 2020 to 13 pozycja, 2022, 2020, 2021. Też ten sezon nie możemy powiedzieć, żeby był on jakoś specjalnie udany, prawda? Bo również 13 pozycja, no i cóż, wiele się zmieniło od czasów przejęcia klubu przez braci Błaszczykowskich. Czy wszystko poszło dobrze? Nie, na pewno nie. I tutaj też można mieć wątpliwości. Co chwilę były zmiany trenerów, co chwilę byli ściągani hurtowo zawodnicy, którzy no, nie grali najlepiej, tak? Rzadko który transfer był trafiony. W tym sezonie tak samo było. No i cóż, i przyjdzie nam rywalizować z klubami typu GKS Tychy, GKS Katowice, Puszcza Niepołomice, no i całą resztą pierwszej ligi. No, oczywiście nie umniejszając tym drużynom, no czy Wisła co zawaliło? Według mnie też zarząd tutaj powinien się stuknąć w pierś, bo powiedzenie przepraszam, nie wyszło, no trochę to jest za mało jak na taki klub z taką tradycją. No i przestać wreszcie jednak uważać, że nic złego nas nie spotka, ponieważ jesteśmy Wisłą Kraków i nie spadniemy. Tutaj chyba nie zauważano tego, bo najpierw zatrudnienie trenera Guli, któremu no ewidentnie nie szło, chociaż sam trener myślę nie był może najgorszy, może po prostu akurat miał takich zawodników, jakich miał i tutaj też nie wszystko ułożył po swojemu. Potem tutaj zatrudnienie dyrektora sportowego, potem zwolnienie dyrektora, zwolnienie następnego trenera, czyli trenera Góry, potem przychodzi pan selekcjoner Brzęczek, tak. No i tu dziś myślałem, że może faktycznie coś odmieni, no odmienił, no może Wisła grała lepiej dla oka, były mecze naprawdę fajne, ale co z tego, że graliśmy w miarę, przygrała Wisełka w miarę, można powiedzieć, nieźle, jeżeli wyniki były mizerne, tak? Bo jednak no nie można nazwać tego super wynikiem, jeżeli w ciągu 13 spotkań wygrywasz tylko jedno, no to raczej jest to mizerny wynik. Nie wyciągnięto też wniosków z pierwszej rundy, według mnie, ponieważ sprowadzaliśmy zawodników chyba nie na te pozycje, na które nam potrzeba. Najbardziej było potrzeba i to było widoczne, prawda? Tym bardziej, że odszedł El Shaarawy i potem odszedł też Yeboah. I tutaj nie ściągnęliśmy do ofensywy zawodników, no, którzy mogliby zapewnić nam bramki. Ściągnęliśmy Zdenka, no szanuję Ondraszka, tak, fajny facet, fajnie walczy, no ale niestety zdobył tylko jedną bramkę w naszej ekstraklasie, to chyba troszeczkę za mało. Bez formy zupełnie Kliment, który też ten transfer też chyba nie do końca przemyślany.
No i to takie, nikt nie wyciągnął z tego wniosków i zamiast na zimową, właśnie w zimie ściągnąć napastników, no nie udało się to, znaczy nie udało się, nie ściągnięto po prostu żadnych napastników, tak? Kilka razy Fernandez pokazał się z dobrej strony, no ale niestety jego zachowanie po meczu wykluczyło go z tej końcówki sezonu. No i tak ogólnie, no jest to przykre, ten spadek, no myślałem, że tak aż źle nie będzie, że Wisła jest w stanie się utrzymać. Trener Brzęczek przejmował drużynę jeszcze przed, nie byliśmy, byliśmy nad strefą spadkową. Wydawało się, że powinien sobie tutaj poradzić, no ale niestety nie dał rady i drużyna spadła pod jego kierownictwem. Zobaczymy, co będzie dalej, czy zarząd tu wyciągnie jakieś wnioski i coś się zmieni, tak? Czy dalej będą uważali, że jak jest, tak jest, tak jest dobrze, bo to chyba już nie chodzi o ten sezon, tak jak mówiłem na początku, na wstępie. Wydaje mi się, że to już od 3 lat nic wielkiego, ściągamy coraz to słabszych zawodników i tym razem ściągnęliśmy cały zaciąg ludzi z zagranicy, którzy no, nic nie dali, nic nie wnieśli w tej drużynie, tam poza pojedynczymi gdzieś meczami, w których ktoś się wyróżnił, ktoś pokazał, że coś potrafi, no to jednak niewiele to dało tutaj w walce o utrzymanie i niestety Wisełka kończy ten sezon bardzo słabo. Bez względu już na ten ostatni, na wynik ostatniego spotkania z Wartą, no, która się utrzymała, jak wiemy, utrzymał się taki klub jak Stal Mielec, czyli kluby wydaje mi się o mniejszym potencjale niż Wisła, a jednak potrafiły sobie jakoś w tej naszej lidze poradzić, a tutaj Wisełka niestety tego nie zrobiła. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam oczywiście nadzieję, że wnioski zostaną wyciągnięte, tak? I zostanie ten skład. No, ja bym go po prostu przebudował. W ostatnim meczu nawet postawiłbym na młodych zawodników, na tych, którzy tam są. No, na pewno niektórych zawodników trzeba pożegnać, niektórych nawet dlatego, choćby dlatego, że w pierwszej lidze będzie mniej tych pieniędzy, więc też trzeba wziąć to pod uwagę. I tutaj trzeba budować po prostu od podstaw i może nie skupiać się na zawodnikach ściąganych hurtowo, tylko po prostu spokojnie spróbować klub odbudować. Być może na pewno mi się wydaje, są zawodnicy młodzi, którzy mogliby tutaj spróbować powalczyć o awans z powrotem, o powrót do ekstraklasy. Oczywiście to też nie można oprzeć całego składu tylko i wyłącznie na młodzieży. Też może trzeba poszukać zawodników starszych z doświadczeniem, którzy pomogą tej młodzieży i kilku takich by się też przydało, ale takich, którzy będą naprawdę dawali jaką jakość, iść może w jakość, a nie w ilość, bo my to na razie ten zarząd to poszedł w ilość i hurtem zaczął ściągać co rundę kolejnych zawodników, zmieniali tylko trenera, więc tu tych błędów było bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak jak mówię, nie tylko w tym sezonie, bo i w poprzednich latach też nie było już zbyt wesoło. Ale jakoś jeszcze wtedy po prostu utrzymywaliśmy się i wydawało się, że to było w miarę poukładane, że może już od następnego sezonu będzie lepiej. No ale widzimy, że jest coraz gorzej, tym bardziej, że gramy jednak już w pierwszej lidze, będziemy grali nie w ekstraklasie. I naprawdę tutaj głęboko trzeba się zastanowić, jak zbudować tą drużynę, czy nadal powinien ją prowadzić trener Brzęczek, czy znowu zmieniać trenera. No to już pozostaje oczywiście w kwestii zarządu, to zarząd będzie decydował,
ale dla mnie jako fana Wisły no, nie jest to rzecz jakaś pocieszająca, tak. Zobaczymy, mówię tutaj, mam nadzieję, że to jakoś poukładają w tej pierwszej lidze. I tak, co do zawodników, no to też, no, ich gra, no naprawdę momentami, no to była mega słaba, tak, i nie możemy też mówić, że ktoś koniecznie chciał, żeby Wisła spadła, myślę, że nie, że tak nie było. Oczywiście były pomyłki sędziowskie w meczu na przykład w Poznaniu, ale już na przykład w meczu z Płockiem, no to powiedzmy sobie szczerze, tak, jeśli ktoś, tak jak na przykład Manu wyskakuje w polu karnym, podnosi rękę, piłka się ociera, no dobra, no jest jedenastka. Nie można mieć w kółko pretensji, że sędziowie, że układy, że srawy, bo to jest pieprzenie bzdur już, takie troszeczkę nakręcanie pierdół, że kurczę, że tu specjalnie chciano, żeby Wisła spadła. Wydaje mi się, że to nawet dla spółki Ekstraklasa SA też nie jest dobre, bo jednak nasza oglądalność była trzecia w kraju, więc no, to są też straty i finansowe dla nich, ale po prostu no, słabą grą zasłużyliśmy, słaby sezon, słaba gra i tyle. No i to nie jest tak, że my przegraliśmy ten sezon, kurczę, meczami, nie wiem, z Radomiakiem, z Płockiem i innymi. Nie, my przegraliśmy ten sezon, bo nie potrafili, ta drużyna nie miała napastników, nie potrafiliśmy zwyciężać wtedy, kiedy mieliśmy ku temu okazja, było ich kilka, kiedy potykały się i Śląsk, i Mielec, który też przegrywał nagminnie w pewnym momencie, i Lubin, a jednak te drużyny pozostają w Ekstraklasie, a Wisła niestety spada, tak, no, jedziemy do Radomiaka, prowadzimy 2-0, za chwilę jest 4-2, no kurczę, no sorry, ale coś jest nie tak, tak, no skoro drużyna nie potrafi dowieść, prowadzą 2-0, I zaczyna się panika przy 2-1, potem jest 2-2, wchodzi Angielski, wali 3 bramki, no sorry kurde, naprawdę coś jest nie w porządku. I najwyższy czas na zmiany, według mnie połowa, no, większa część tej drużyny powinna się pożegnać z Wisłą, powinno się ich po prostu już pożegnać, a w ich miejsce zacząć myśleć o zawodnikach, tak jak mówiłem, może młodszych, może trochę postawić na młodzież, trochę też trzeba, ja nie mówię, że sama młodzież, postawić też właśnie na zawodników doświadczonych, na zawodników ogranych i no przede wszystkim wyciągnąć jakieś wnioski, tak? Zarząd też, mówię, musi wyciągnąć wnioski co do siebie, bo ich polityka, no to trochę słabo to wygląda, tak, to zarządzanie klubem. Ci ludzie odnoszą sukcesy oczywiście jako biznesmeni i w ogóle, ale no tutaj jednak klub a biznes to, jak widać, dwie różne sprawy. No i cóż, zostaje nam jeszcze jeden mecz, no, pocieszenia. Można, no mogli, mam nadzieję, że drużyna zagra w miarę przyzwoicie i że chociaż w tym ostatnim meczu się sprężą i pożegnają się godnie z tą Ekstraklasą, chociaż sam spadek uważam za wielkie rozczarowanie. Ja liczyłem w tym sezonie, wiedziałem, że nie będzie łatwo. Myślałem jednak na początku, no nie, że jakbyśmy tam zajęli te miejsca, nawet 10-14, powiem wam szczerze, 10-14, 10-9-13, to już to jakoś, no też nie byłby to szał, ale mógłbym powiedzieć wtedy, że no okej, trzeba czasu, trzeba, żeby zbudować, no bo nie ma się co ukrywać, żeby zbudować dobry zespół, dobrą drużynę, no na to trzeba czasu, tak, to spójrzmy na to z perspektywy Rakowa, Pogoni. Tam trenerzy nie zostali zmieniani co chwileczkę, tam ktoś poszedł właśnie w
tym kierunku, że ten trener niech on będzie faktycznie na lata, a nie tak jak to się u nas mówi, trener na lata, a tak naprawdę to ten trener jest do lata, jakby trzyma do lata. I za chwilę zmiana i następny i każdy, wiadomo, każdy trener, każdy trener ma swoją wizję. I takie ściąganie, mówię też hurtowo, tych zawodników, to też jest bezsensowne, bo hurtem ściągniemy, nie patrzymy na to, czy to jest dobry zawodnik, czy ja wiem, że Wisłę nie stać w tej chwili na nie wiadomo jakich zawodników, no ale myślę, że w pierwszej lidze no, wielu zawodników się znajdzie, którzy chcieliby zagrać w barwach Wisły i to zawodników, którzy no, wcale nie zagrają gorzej niż ci, których mamy dzisiaj, tak? No i tak ja to widzę ze swojej strony, ciekawią mnie wasze opinie. I proszę was o to, żebyście je wyrazili w komentarzach. Jak zwykle proszę o lajki, o suby dla mojego kanału. No i mam nadzieję, że po następnym sezonie będziemy się cieszyli z powrotu Wisełki do Ekstraklasy, że zarząd pójdzie po rozum do głowy, o ile ten zarząd zostanie w ogóle. Bo może i tam trzeba też reset zrobić. No bo tak jak mówię, to zarządzanie nie wygląda najlepiej w naszym klubie, więc może i tu też trzeba po prostu zrobić jakiś reset, może coś zmienić. Zobaczymy jak to wszystko będzie. Na razie wygląda to jak wygląda. Na tą chwilę wam dziękuję i mam nadzieję, że przynajmniej w tym ostatnim meczu zobaczymy Wisełkę, która potrafi wygrać, chociaż nic już to nie zmieni, ale dla samych siebie, po prostu, nie wiem, ci zawodnicy powinni wygrać ten mecz ostatni dla samych siebie, dla kibiców, za to, że za wsparcie, które zostaje im okazywane co tydzień. A więc jeszcze raz wam dziękuję, proszę jeszcze raz o wasze opinie, o wasze komentarze, które są dla mnie mega ważne i proszę też o lajki i suby mojego skromnego kanału.